No dobra, chyba możemy zaczynać. Na płycie Afrojacksa z 2018 roku, zresztą moim zdaniem bardzo dobrej, znalazł się jeden utwór, który w szczególny sposób zwrócił moją uwagę. Mam na myśli kawałek Jeszcze mniej ufać. Afro szydzi w nim z wszelkiej maści teorii spiskowych, ale siedzi tam znacznie więcej niż garść dobrze skrojonych złośliwości pod adresem płaskoziemców i proepidemików. Jeśli ktoś trochę posłucha tekstu, zobaczy, że przedstawia on kondycję poznawczą człowieka XXI wieku. Nie będę tu wchodził dokładnie w interpretację tego kawałka, ale myślę, że uczciwie o nim wspomnieć, bo to właśnie ten tekst pozwolił mi w trochę odmienny sposób pomyśleć o pseudonauce i teoriach spiskowych, a więc bohaterach tego filmu. I ja wiem, że to dwa różne zjawiska, a mówienie o wszystkim naraz jest trochę zaciemniające, ale ta parka splata się na więcej niż jednym poziomie. Upraszczając na potrzeby tego materiału, nie każda teoria spiskowa jest pseudonauką, ale sporo pseudonauk zakłada teorie spiskowe, bo nie da się bronić na przykład tezy, że szczepionki powodują autyzm, bez dodatkowej tezy, że oficjalna nauka jest kupiona i odgórnie sterowana przez spiskowców. Nad tą dwójką zaś krąży widmo postprawdy jako pewnej atmosfery, współczesnego podejścia do informacji, od której de facto przestało się już oczekiwać wiarygodności. Ale jeśli oglądasz ten filmik licząc na to, że trafisz na kolejny materiał, który dokopie tym durnym płaskoziemcom, to prawdopodobnie się rozczarujesz. Najbliższe parę minut nie będzie zaoraniem osób wierzących w teorie spiskowe, a raczej małą refleksją nad genezą i konsekwencjami wiary w te teorie. No to lecimy. Część pierwsza. Teoria spiskowa. Zacznijmy od samej tej frazy, bo nie jest ona tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Gdybyśmy spojrzeli tylko na dosłowne znaczenie obydwu wyrazów, rozumielibyśmy pod tym terminem propozycję wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, bo tym są teorie, która polega na wskazaniu konspiracjonistów, a więc grupy ludzi działających w sekrecie, jako przyczyny tego zjawiska. De facto jednak, gdy mówimy, że ktoś jest zwolennikiem teorii spiskowej, nie mówimy: twoje poglądy stanowią wyjaśnienie uwzględniające spisek. Mówimy: jesteś paranoicznym szurem, który wierzy w nieracjonalne farmazony. Określenie czegoś teorią spiskową nie jest neutralne, ma wyraźnie negatywny wydźwięk, stało się już w zasadzie chwytem erystycznym, służącym dyskredytacji przeciwnika. Znamy to z naszej polityki. Nie, to już takie, powiedziałbym, spiskowe teorie, które się na ten temat pojawiają. Pozwoliliśmy na to, żeby różnego rodzaju teorie spiskowe na stałe zagościły w opinii publicznej. Nie wierzę w teorie spiskowe. Podobna wizja teorii spiskowców jako wariatów długo panowała nawet wśród badaczy tego zjawiska, ale współczesna refleksja celuje trochę w inną stronę niż przedstawianie ich jako oszołomów i stara się odrobinę złagodzić ten wartościujący wydźwięk, wskazując, że z racjonalnego punktu widzenia błędem jest odrzucanie wyjaśnień jakiegoś wydarzenia jedynie dlatego, że uwzględniają konspirację. Historia uczy nas, że spiski zdarzały się i miewały wpływ na bieg dziejów. Zresztą hej, w sercu naszej narodowej martyrologii de facto tkwi spisek właśnie, bo czym innym było sprzysiężenie podchorążych Wysockiego, które zapoczątkowało powstanie listopadowe. Nie znaczy to rzecz jasna, że należy traktować wyjaśnienia konspiracyjne priorytetowo w zestawieniu z innymi, ale automatyczne ich odrzucanie dlatego tylko, że uwzględniają spisek, to jak dowodzi Lech Zdybel czy Matthew Dentith, chybiony pomysł. Czasem teoria spiskowa to teoria trafna, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Okej, wiemy już zatem, że fraza teoria spiskowa nie jest neutralnym określeniem i niemal zawsze myślimy o zwolennikach konspiracji z łatką oszołomu. Większość internetów zdaje się przyjmować właśnie taką optykę, ale ja chciałbym podejść do sprawy trochę inaczej i założyć, że teorie spiskowcy mają jednak coś do powiedzenia. Nawet jeśli nie o świecie i prawdzie, to o człowieku i społeczeństwie. I mam więcej niż jeden powód, by traktować ich poważnie, o czym zaraz. Na razie zatrzymajmy sobie informację, że ta fraza jest nacechowana negatywnie. Jeszcze nam się to przyda. A póki co, część druga. Dlaczego wierzymy w spiski? Często gęsto, gdy ktoś mówi o konspiracjonizmie, kwestia jego przyczyn zredukowana zostaje do stwierdzenia, że ludzie są głupi i w to wierzą. Po takim naukowym, dogłębnym wyjaśnieniu wszyscy możemy rozejść się w poczuciu wyższości, że my się do tych głupich nie zaliczamy. Warto chyba krzynkę podrążyć temat, bo skoro już od lat teoriospiskowcy byli wyszydzani przez ludzi racjonalnych i naukowych, skoro już 1000 razy ich tezy i argumenty zostały przeanalizowane i obalone, skoro wiele ich twierdzeń nie trzyma się kupy nawet na zdrowy chłopski rozum, który będzie się jeszcze przewijał, skąd tyle szumu, skąd tylu zwolenników konspiracjonizmu? Dlaczego nadal wierzymy w teorie spiskowe? Przyczyn jest oczywiście od cholery i podrzucę tu tylko kilka, ale celem tego filmu nie jest całościowa analiza, a jedynie utrudnienie ci szufladkowania ludzi jako debili i zepsucie dobrego samopoczucia, jeśli fundujesz je na poczuciu wyższości. Pozdrawiam cieplutko. W naszym wyobrażeniu teorie spiskowe i pseudonauki stoją na przeciwnym biegunie niż racjonalność i naukowość. Traktujemy je jak przeciwieństwa i to metodą naukową posługujemy się, chcąc obalić tezy teoriospiskowców. Zatrzymajmy się więc na chwilę na nauce. U jej podstaw leży ciekawość, potrzeba dowiedzenia się, jaki jest świat i jaka jest przyczyna tego, że taki jest. Pierwsi naukowcy, do jakich można sięgnąć, Thales i jego ziomeczkowie z Jonii, tego właśnie starali się dociec, archę, zasady świata, głównej przyczyny. Być może zaczynasz już dostrzegać, że w sercu teorii spiskowych tkwi dokładnie ta sama potrzeba, chęć znalezienia wyjaśnienia. Bo kiedy wskażemy grupę ludzi, która stoi za danym wydarzeniem, dostajemy wyjaśnienie. Stało się to, a to, bo taka i taka grupa tego chciała. Niech to będą żydomasoni, marksiści, kulturowi, jezuici, ekolodzy, kto tam się nawinie. Podobieństwa między nauką i teoriami spiskowymi nie kończą się tutaj. Uważamy na ogół, że teorie spiskowcy są naiwni, skoro uwierzyli swoim podejrzanym guru.
przeciwieństwie do naukowców, których cechuje sceptycyzm, podejrzenie, że świat nie jest taki, jakim się jawi, że prawda siedzi dopiero pod naskórkiem i nie można zadowolić się stwierdzeniem, że tak już jest i kropka. Stąd popperowska falsyfikowalność, metodologie i tak dalej. Tylko że przy teoriach spiskowych też mamy do czynienia ze sceptycyzmem, ale jest on jakby podniesiony do kwadratu, taki sceptycyzm na sterydach. Zakwestionowana zostaje bowiem nie rzeczywistość, ale oficjalna opowieść o rzeczywistości, która powstała najczęściej właśnie dzięki nauce jako najlepszemu narzędziu poznania. To jest kazus płaskiej ziemi. Te dwa składniki, potrzeba wyjaśnienia i sceptycyzm, występują i w nauce, i w teoriach spiskowych. Tyle, że w tym drugim przypadku dociągnięte zostają do absurdu. Tak ustawiona optyka pozwoli nam dostrzec pewien związek, jaki zachodzi między tymi dwoma zjawiskami i wysnuć pewne podejrzenie, na które w sieci jeszcze się nie natknąłem. Że teorie spiskowe, zwłaszcza te nowoczesne, wiążące się z pseudonauką, pojawiają się tam, gdzie zawodzi nauka i wynikają niejako z jej niedostatków. Bo konspiracjonizm zastępuje oficjalne wyjaśnienie wtedy, kiedy przestaje być ono przekonujące. Z czego wynikałaby tu wina nauki? Z retoryki, czy raczej z niedostatków retoryki. Ostatnie dwa stulecia to okres diabelnie dynamicznego rozwoju ludzkiej myśli. Koncepcje naukowe co krok operowały na bardziej złożonych modelach, przesuwały się w rejony coraz bardziej skomplikowanych zagadnień i głębokiej abstrakcji. Najnowszy dorobek badawczy nie składa się z rzeczy łatwych do wyjaśnienia komuś, kto nie jest specjalistą. Z rozwojem nauki i jej kolejnymi osiągnięciami, od szczepionek po sieci bezprzewodowe, nie poszedł w parze rozwój języka, którym można by o tej nauce mówić. Nie powstały nowe opowieści, które uczyniłyby te osiągnięcia czymś naszym. Widać to, jak zestawimy retorykę naukowców z retoryką zwolenników pseudonauk. Jedni operują istotnością statystyczną, kwantyfikowalnymi danymi i falsyfikowalnością, więc nowoczesną, wyspecjalizowaną retoryką. Drudzy, takimi kategoriami jak natura, harmonia czy tradycja, czyli modelami językowymi zakorzenionymi w naszym codziennym doświadczeniu i tak zwanym zdrowym rozumie. Statystycznie 99% respondentów zapytanych, czy chcą wypić szklankę mleka, co do którego na podstawie relewantnych, falsyfikowalnych badań mamy przekonanie graniczące z pewnością, że nie spowoduje żadnych skutków ubocznych, odpowiada, że zaraz sfalsyfikuje nam ten klasistowski, inteligencki ryj. Ale każdy chętnie wypije trochę naturalnego mleka od krowy hodowanej na tradycyjnej paszy, wolnej od GMO. Pseudonauki, teorie spiskowe, nieufność wobec profesjonalistów i medycyny kwitną na pożyczce z fiaska naukowej retoryki. Rosną, bo nauka straciła zdolność komunikowania swoich osiągnięć. Krótko mówiąc, mamy za mało naukowego bełkotu Kasi Gandor, Sajfana i generalnie dobrej popularno-naukowej twórczości. Wspomniałem o tym, że sceptycyzm w przypadku teorii spiskowych i pseudonauk poszedł o krok dalej i zamiast kwestionować świat dookoła, zaczął kwestionować dorobek naukowy. Jest to poniekąd konsekwencja nadszarpnięcia autorytetu naukowców i chyba warto chwilę zastanowić się, co ten autorytet podkopuje. Przyczyn będzie tu kilka, bo jakkolwiek by jej nie hołubić, nauka zaliczyła w ostatnich latach trochę wpadek. Sporym problemem są tu historyczne błędy naukowców, niektóre katastrofalne w skutkach. I nie mam tu na myśli takich kwestii jak awarie elektrowni jądrowych, bo to zawsze można zrzucić na karb konkretnego człowieka i nieszczęśliwego wypadku. Ale współczesna nauka zaliczała już w topy nie pojedynczych osób, ale całego środowiska, czy wręcz naukowego podejścia do świata. Dość wspomnieć na przykład komunistyczną naukę w ZSRR tworzoną pod dyktando Diamatu, albo ogólnoeuropejską jazdę na frenologię, czy eugeniczne nazistowskie dowody naukowe, że takie a takie rasy powinny zostać wyeliminowane. Nieobojętne jest tu też polityczne i ekonomiczne zaangażowanie współczesnych badaczy, bo jednak niekiedy pojawiają się wątpliwe metodologicznie pisane pod tezę badania opłacane na przykład przez koncerny naftowe. I wygląda na to, że właśnie sprzedałem wam teorię spiskową. W każdym razie uwikłanie nauki w relacje władzy podważa jej wizerunek jako czegoś obiektywnego. Jeszcze innym problemem jest podczepianie się pod wiarygodność nauki przez bardzo nienaukowe zjawiska. Wspomnieć tu można o modach naukowych, czy raczej pseudonaukowych, jak detoksy, czy wolne od GMO bioekoorganiczne jedzenie. Myślę też, że autorytet nauki został w dużym stopniu rozwodniony przez rynek. Każdy specjalistyczny produkt stara się korzystać z prestiżu nauki dla celów marketingowych i koniec końców naukowcy są wszędzie i polecają wszystko. Znacie to. 99% dentystów poleca 99% pas do zębów, a każda inna. Działanie tego suplementu jest potwierdzone naukowo, a pan w kitlu dokładnie ogląda każdy słoiczek naszej papki dla dzieci. Skutek tego jest taki, że następuje bardzo szybka dewaluacja aury wiarygodności, która otacza naukę. Oprócz problemów z kondycją nauki, ogromne znaczenie mają też przyczyny czysto jednostkowe. Teoria spiskowa jest dla wielu osób czymś niezwykle kojącym i to z wielu powodów. Wiara w spisek zapewnia na przykład poczucie wyjątkowości i stabilną tożsamość. Jakaż gratka dla człowieka XXI wieku, który codziennie widzi wrzucone na Snapstagrama wyjątkowe, budzące zazdrość pseudobiografie, wobec których własne życie zdaje się piekielnie puste i nijakie. Ba, nie byle jaka to tożsamość, bo przecież czysty heroizm. Co lepiej nada sens istnieniu niż dożywotnia walka z przebiegłym, ukrytym wrogiem, który zmanipulował kawał ludzkości tak, że ludzie odwracają się teraz do nas plecami i wytykają jako oszołoma. Jak szlachetnie walczyć z takim złem? Tożsamość ta jest jeszcze o tyle atrakcyjna, że opiera się na drastycznym uproszczeniu otaczającego nas świata. Bo widzisz, XX i XXI wiek przyniosły nam kilka dość nieprzyjemnych odkryć. Okazało się, że normy, na których się opieramy, kategorie tak fundamentalne jak płeć, zdrowie czy naród, nie są tak proste i stabilne, jak myśleliśmy, a całe gigantyczne konstrukcje filozoficzne i społeczne, jakie na nich zbudowaliśmy, nagle zaczęły się chwiać. Świat okazał się pokawałkowany, skomplikowany, cholernie niezrozumiały. A tożsamość
Mentalność spiskowa jest rozkosznie prosta. Tu swój, tu wróg, oni dobrzy, oni źli. Świat jest jednak prosty i poukładany. Tu masz transparent, flagę, tu megafon, jazda na ulicę. Teorie spiskowe, na co zwraca uwagę wielu badaczy, jak choćby Brian Kelly, Sergej Moskowicz czy Frederick Jameson, pozwalają właśnie oswoić, poukładać rzeczywistość i ukoić nieznośny lęk przed tym, co chaotyczne i niezrozumiałe. Z tożsamością spiskową wiąże się jeszcze jedna kwestia, powiedziałbym kulturowo-artystyczna. Ten obraz głęboko heroicznego, pełnego sensu życia, którego misją jest walka z takim czy innym spiskiem, nie bierze się przecież znikąd. A jeśli spojrzeć na naszą popkulturę, spisek jest niedorzecznie popularnym wątkiem, wręcz trzonem wielu fabuł. Chyba nie trzeba wymieniać przykładów. I w sumie nic dziwnego, bo strukturalnie rzecz biorąc to poręczne rozwiązanie dla niemal każdej fabuły. Nikogo chyba nie dziwi, że wolimy obejrzeć serial o konspirujących przeciw sobie rodach Westeros, niż śledzić historię zbiorów zboża w rejonach Winterfell i ich związku z opadami w danym roku. I mam poczucie, że ta wszechobecność spisków w popkulturze nie pozostaje bez wpływu na naszą wyobraźnię. Podpowiada rozwiązania narracyjne, które pozwolą nam opowiadać swoje życie jako sensowne, wyposażone w jasny cel, jakim jest walka ze spiskiem. Spory wpływ na wzrost liczby i zasięgu teoriospiskowych koncepcji ma też z pewnością internet. Wprawdzie przed pojawieniem się sieci teorie spiskowe istniały i miały się dobrze, ale poza kilkoma wyjątkami ich ilość i siła rażenia były bardzo zredukowane. Weźmy hipotetyczną sytuację. W XIX wieku Staś ze spiskowic zdolnych na zdrowy rozum dochodzi do wniosku, że mycie się jest szkodliwe, bo kiedy się nie mył, to nie chorował, a dwa dni temu wziął kąpiel i proszę, teraz ma kata. Staś idzie do Marysi i mówi jej o swojej koncepcji. Marysia odpowiada Stasiowi, żeby się wziął i jebnął w łeb, brudas jeden. Staś w łeb się nie jebie, ale jego teoria umiera wraz z nim. Może przekonał jeszcze parę innych osób, ale kilkanaście lat później wieś raczej trzyma się ówczesnych standardów higienicznych i myje raz na tydzień, a nie naśladuje, jak Staś, Ludwika XIV. A teraz dwa stulecia do przodu. Staś ze spiskowic zdolnych dochodzi do wniosku, że mycie się jest szkodliwe. Wchodzi do sieci i wpisuje w Google szkodliwość kąpieli. Cztery witryny później jest specjalistą od szkodliwych składników rozpuszczonych w wodzie i toksycznych kosmetyków, a za 3 miesiące zostaje moderatorem fanpage'a dla higienosceptyków. Jeśli umie angielski, epic win, spore szanse na sukces ogólnoświatowy i kilka tysięcy followersów. Scenariusz mocno naciągany, jasne, ale wiecie, o co mi chodzi. Nigdy wcześniej w historii osoby o kontrowersyjnych i wątpliwych merytorycznie poglądach nie miały tak szerokiej możliwości wymiany informacji, doświadczeń i generalnie wzajemnego nakręcania się w swojej bańce. Myślę, że warto tu wspomnieć jeszcze o dwóch, szumnie mówiąc, filozoficznych przyczynach popularności teorii spiskowych. Sięgając do tez Karla Poppera ze spiskowej teorii społeczeństwa i podpierając się koncepcjami Charlesa Taylora o tożsamości nowoczesnej, Zdybel zwraca uwagę, że teorie spiskowe mogą w jakimś stopniu być konsekwencją sekularyzacji i odczarowania świata. W nowoczesności koncepcje takie jak magia, boska opatrzność czy nawet historiozofia w zasadzie się skompromitowały. Przekonanie, że są jakieś siły sterujące światem i historią, okazało się nie do utrzymania w świecie unaukowionym. Ale fakt, że zostało ono racjonalnie zdyskredytowane, nie oznacza, że zniknęło zupełnie. Teorie spiskowe mogą zatem być właśnie pewnym rezyduum fideistycznego i magicznego postrzegania rzeczywistości, w którym ktoś jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Dawniej, jeśli ktoś niespodziewanie umierał z takich czy innych przyczyn, mogła to być niepojęta wola Boża, ewentualnie efekt jakiejś klątwy. Dzisiaj nadal umieramy niespodziewanie, ale tym razem z winy Big Pharmy albo chemtrailsów. Spiski wypełniły nam niejako pustkę po magii i religii w naszym racjonalnym świecie. Druga filozoficzna przyczyna rozkwitu teoriospiskowego myślenia w XX i XXI wieku wiąże się z egzystencjalizmem i jego spadkobiercami. W drastycznym skrócie, Sartre i spółka doszli do wniosku, że życie i świat nie mają żadnej esencji, nie mają celu, nie mają sensu, są z gruntu absurdalne. Nie jest to dla nas komfortowa świadomość. Jak już mówiłem, lubimy sens, kontrolę, poczucie sprawczości, klarowność. Podoba nam się wizja człowieka jako tego, który ujarzmia naturę i panuje nad nią. Teorie spiskowe w tym świetle mogą być poniekąd właśnie próbą odzyskania tej sprawczości przez człowieka. Bo jeśli światem rządzą jacyś masoni, Żydzi czy reptilianie, to może nie jest za wesoło, ale jednak zachowaliśmy dominującą pozycję. Nie ma chaosu, nie ma absurdu, kontrola jest w rękach złych, ale jednak ludzi. Na ogół ludzi. Część trzecia. Oszołomy. Stosunek otoczenia do zwolenników pseudonauk i teorii spiskowych wpasowuje się na ogół w jeden z dwóch schematów. Albo próbujemy przeciągnąć ich na jasną stronę mocy przy pomocy twardych, racjonalnych argumentów, albo sięgamy po szyderstwo i drwinę, żeby wyegzorcyzmować te poglądy jako oszołomskie. Te dwie opcje są tak popularne, że chyba warto ruszyć kijem kwestię naszego podejścia do teoriospiskowców. Przed chwilą zrobiliśmy krótki przegląd przyczyn, które mogą stać za wiarą w teoriospiskowe wyjaśnienia. Wprawdzie turbo wybiórczy i arbitralny, ale na jego podstawie możemy stworzyć jakiś zarys sytuacji, w której znajduje się hipotetyczny konspiracjonista. Mamy więc osobę, która czuje, że jej istnienie jest wtórne, absurdalne, pozbawione jasno określonego celu. Czuje się trybem w maszynie, jej życie jest życiem mechanicznym, od pracy do rozrywki. Na Snapie, Instagramie, Fejsie, przy serialach i programach karmi się obrazami podkolorowanego, niezwykle atrakcyjnego świata innych ludzi. Czuje, że jej los nie toczy się tak, jak zamierzyła i kompletnie nie jest w stanie sobie wyjaśnić dlaczego. Może spotkała ją jakaś tragedia, ciężka choroba, kalectwo, śmierć bliskiego. Zupełnie bez powodu, zupełnie bez sensu. Ponadto żyje w poczuciu ciągłego zagrożenia ze strony niezrozumiałej
rzeczywistości, spotęgowanego jeszcze paraliżującą nieufnością. Oficjalnym instytucjom nie można zaufać, wszystkie są skompromitowane i kupione. Ale zanim zaczniesz drwić, że ten ktoś nie ufa fachowcom, a zaufał znachorom czy guru, który wskazał jej wroga i przyczynę nieszczęść, przypomnij sobie, co mówiliśmy o retoryce. To nie tak, że ta osoba jest głupia, bo nie czai naukowego języka. Po prostu otaczający ją teoriospiskowcy okazali się atrakcyjniejsi retorycznie niż trudno dostępny żargon nauki. Zapewnili opowieść, która nada życiu i cierpieniu jakiś sens. I zanim zaczniesz mówić, że przecież ufać trzeba faktom, a nie ludziom i retoryce, primo, weź poprawkę na doświadczenia tego zmyślonego bohatera i sekundo, pozwól sobie na chwilę autorefleksji i zastanów się, czy przypadkiem ty też nie lokujesz swojego zaufania w oparciu o retorykę. Bo przecież to ty wybierasz, czy uwierzysz temu, co czytasz i słyszysz. I różne są narzędzia, które budują twoje zaufanie. Ładny wykres, kolorowa infografika, statystyka tu i tam, parę trudnych słów, no, lubimy, lubimy. I wierzymy, że to badanie musi być umocowane naukowo. I to nic, że nie jesteśmy w stanie sami dużej jego części zweryfikować, no bo nie powtórzymy ankiety na kilku tysiącach osób. Ufamy, że publikujący je jest uczciwy. Więcej, kiedy spotykasz jakieś tezy podparte źródłami, powiedz mi uczciwie, sprawdzasz wszystkie te źródła? Czy oglądając ten film zapauzowałeś i pobiegłeś do biblioteki sprawdzić, czy nie przekręcam tez Dentitha, Kelleya czy Zdybla? Oczywiście, że nie. Domniemasz, że narrator nie kłamie. Jeśli mi zaufałeś, to ze względu na retorykę właśnie, bo nie da się sprawdzić wszystkich źródeł, to jest gonitwa ad infinitum, bo źródła też mają swoje źródła. Myślę, że pora pogodzić się z tym, że zaufanie nie jest nienaukowe. To zupełnie okej ufać na słowo, nie da się inaczej i w codziennym życiu wystarczy szczypta krytycyzmu i czasem mały fact-checking. Ale popadam w dygresję. Wracając do naszego teoriospiskowca. To nie jest szczęśliwy człowiek. Możesz sarkać, że podejmuje decyzje nieracjonalnie, ale po prawdzie to my wszyscy jesteśmy diabelnie nieracjonalni. Chcielibyśmy bardzo, ale jak dowodzi choćby Kahneman, homo economicus nie istnieje. W każdym razie, jeśli ktoś w XXI wieku idzie walczyć ze szczepionkami, to nie z pobudek racjonalnych i racjonalne argumenty zapewne nie odciągną go od pseudonaukowego grajdołka. Nie wydaje mi się też, żeby drwina była dobrym podejściem, bo jasne, za wyborem danej osoby może stać wprawdzie kombo pecha i naiwności, ale może też tragedia takiego formatu, że trauma i desperacka potrzeba sensu po prostu poderżnęły gardło krytycznemu osądowi. Może więc lepiej pozwolić sobie na krzynkę akceptacji i spróbować zrozumieć tę drugą osobę. I pokazać jej, że świat może jest skomplikowany jak jasny gwint, a proste wyjaśnienia to wbrew pozorom najczęściej błędne wyjaśnienia, ale nie jest sama w tym bigosie, no i jakoś damy radę. No i z naszym typowym podejściem do tej kwestii jest jeszcze jeden dość oczywisty problem. Na początku powiedziałem, żebyśmy zachowali sobie w pamięci piętnujący charakter określenia teoria spiskowa. Wróćmy na chwilę do tej kwestii. Bo widzisz, to piętno ściąga odium nie na teorię, ale na jej konkretnego zwolennika, a to rodzi pewne kłopoty. Warto by było wreszcie wyciągnąć wnioski z faktu, że jeśli podchodzimy do rozmowy z intencją zmieszania kogoś z błotem, to nasze szanse na przekonanie drugiej osoby wynoszą zero, choćbyśmy posłużyli się nie wiem jak żelazną logiką. Weźmy kolejną hipotetyczną sytuację. W czyimś umyśle zrodził się z takich czy innych powodów jakiś teoriospiskowy koncept. Nieśmiało dzieli się nim z osobami dookoła, które w okamgnieniu wytykają go palcami i przylepiają łatkę oszołoma. Do jego trudnej skądinąd sytuacji psychicznej dochodzi społeczne piętno. Szperając po sieci szybko trafi w jakieś przytulne miejsce, gdzie zamiast zostać wyszydzonym znajdzie zrozumienie. Później syndrom oblężonej twierdzy, sprzężenie zwrotne, w efekcie spora szansa na fanatyka. No chyba, że te wszystkie dyskusje nie służą temu, by przekonać teoriospiskowców do czegokolwiek, ale by znaleźć kozła ofiarnego i poklepać po pleckach nasze zaniżone ego. W takim razie sorry za ostatnie, czekaj, 15 minut? Przy czym tu mała gwiazdka, jeśli chodzi o moją obronę teoriospiskowców, bo oczywiście to ludzie tacy sami jak my, co najwyżej bardziej zagubieni i rzecz jasna większość to osoby, które wpadły w te ruchy w sposób w dużej mierze niezawiniony. Ale są tam też ludzie, którzy z pełną świadomością tego co robią zbijają kapitał na ludzkich nieszczęściach, a to już zwykłe cyniczne skurwysyństwo. Czasem trudno odróżnić jednych od drugich, ale taki już ten nasz parszywy świat. Nic tylko pociąć się brzytwą o kram. Część czwarta. Brak miejsca na tolerancję. I wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że choć podejście agresywne jest nieefektywne i złe, a większe szanse na przeciągnięcie konspiracjonisty na stronę bardziej racjonalną zdaje się rokować podejście życzliwe, to i z nim jest spory problem. Bo o ile wiele teorii spiskowych jest względnie mało szkodliwych, o tyle niektóre mają cholernie destruktywny wpływ na rzeczywistość. Tymczasem jak pisał Duncona, w niektórych przypadkach, żeby pewne narracje wygrały, nie trzeba wcale udowodnić ich centralnej tezy. Wystarczy utrzymywać je w grze jako dyskusyjne. Zwycięstwem koncernów tytoniowych w pierwszej połowie XX wieku nie było to, że udowodniono korzystny wpływ palenia na zdrowie, bo nie udowodniono. A jednak koncerny wygrały, bo do ich zwycięstwa wystarczyło utrzymywać wątpliwości. Zwycięstwem koncernów energetycznych czy naftowych nie będzie sytuacja, gdy udowodnimy, że nie ma zmian klimatycznych. Koncerny już wygrywają, bo wystarczy, że utrwali się w społeczeństwie przekonanie, jakoby trwała naukowa debata nad wpływem człowieka na środowisko. Nie ma debaty, jest praktycznie konsensus, podobnie ze szczepionkami. Wychodzi więc na to, że życzliwe podejście do zwolenników tych tez jest przyzwoleniem na utrzymywanie ich opcji w grze, co wiąże się z dramatycznymi konsekwencjami, na przykład dla osób zależnych od odporności stadnej. Więc ja tu swoje filantropijne gadu-gadu, ale sam nie umiem pohamować emocji w takich rozmowach. Bo cholera wie, czy w najbardziej palących sytuacjach można sobie pozwolić na życzliwe podejście i dyskutowanie, czy stawka jest po prostu za wysoka. Co rzec, tak źle i tak niedobrze. Jeśli masz jakiś pomysł na wyjście z tego klinczu, daj znać w komentarzu.
No i jest jeszcze jeden argument, który sugerowałby bezpardonowe podejście do pseudonauk i teorii spiskowych. Na początku wspomniałem, że Afro w swoim kawałku mówi o kondycji poznawczej współczesnego człowieka. Konkretnie wskazuje na pewien hipersceptycyzm jako cholernie istotny element tej kondycji. I trafia tu w punkt, jeśli chodzi o największy chyba problem z poglądami bohaterów tego materiału. Chodzi o to, że teorie spiskowe i pseudonauki podkopują najtrwalsze fundamenty wszystkich naszych przekonań. Ba, fundamenty całego społeczeństwa. Jak pisze Brian Kelly, zgubne w skutkach jest to, że teorie spiskowe podważają wiarygodność instytucji powołanych do generowania wiarygodnych informacji i dowodów. Bo jeśli specjalistów, ludzi, którzy całe życie poświęcili danej dziedzinie, uznamy za niewiarygodnych, to kto, co będzie wiarygodne? Zmysły? Problemów z tak zwanym skrajnym realizmem jest od groma. Zdrowy rozum? Ani on zdrowy, ani rozumny. Dokładnie jak nagrał Afro. Czy w XXI wieku można jeszcze mniej ufać? Postprawda, fake newsy, teorie spiskowe, pseudonauki to wywrócenie na nicę wszystkich autorytetów, jakim możemy wierzyć. A w ostatecznym rozrachunku nasz świat opiera się na zaufaniu i nie da się inaczej. Część piąta. Niekonkluzja. Zapewne rozczarowała Cię niekonkluzyjność tego materiału, bo ani to obrona teorii spiskowych tez, ani danie po mordzie oszołomom. Ale moim celem nie jest połechtanie kogokolwiek, że jest lepszy od zwolenników pseudonauk, czy danie teorii spiskowcom do rąk jakichkolwiek argumentów. Bo oczywiście antywaksersi, płaskoziemcy i sceptycy klimatyczni mylą się i to w bardzo niebezpieczny sposób. Jeśli jakiś cel przyświeca temu filmikowi, to podkreślenie, że świat jest diabelnie zagmatwanym miejscem, a pogarda i szyderstwo to na ogół narzędzia budowania własnej pozycji i łatania ego. W każdym razie, mam nadzieję, że przez te ostatnie kilka chwil, choć trochę utrudniłem Ci życie, koniecznie daj znać w komentarzu, czy Twoim zdaniem lepiej podchodzić do teorii spiskowych z dystansem, ale życzliwością, czy w tej grze stawka jest za duża i uważasz, że należy wypalać tę koncepcję żegadłem. Czytam wszystko, co pojawia się przy tych filmikach i cholernie miło mi widzieć jakiś odzew, więc skrobnij kilka słów. Jeśli uważasz, że materiał jest tego wart, wrzuć to na jakiegoś fejsa czy forum. Każde wyświetlenie to dla mnie woda na młyn. Do następnego, a tymczasem tyle ode mnie. Twój Ruch. I cholerne dzięki za cierpliwość. Ufam, że kolejne rzeczy pojawią się cokolwiek szybciej.